Po dość enigmatycznej zapowiedzi dzisiejszego odcinka zamieszczonej w ostatnim opublikowanym filmie, pora na wyjawienie jej treści. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć dzieje pewnego niezwykłego okrętu zwodowanego w 1865 roku. Pływał on pod banderami dwóch egzotycznych dla nas państw. Brał udział w kilku bardzo nietypowych bitwach morskich. W trakcie swojej służby zmienił właściciela. Jego losy były związane z bohaterami dwóch narodów. Co najważniejsze, przetrwał na wodzie do naszych czasów. Jednocześnie chciałbym też opowiedzieć historię, w jaki sposób ten okręt związał się z moim życiem. Mowa tu o jednym z pierwszych pancerników, bądź w zależności od klasyfikacji monitorów, o dumnej nazwie Huascar. Witam, mam na imię Gregor i zapraszam na kolejny odcinek Morskich Opowieści. Narodziny tego okrętu są związane z wybuchem wojny pomiędzy Hiszpanią a koalicją Peru, Chile, Boliwią i Ekwadorem. Przyczyną wojny była chęć odzyskania wpływów przez Hiszpanię w swoich byłych koloniach, które wywalczyły niepodległość. Peru w 1825, a Chile w 1826 roku. Bezpośrednim pretekstem było zajęcie przez hiszpańską eskadrę wysp Chincha, na których znajdowały się bogate złoża guana, czyli ptasich odchodów, używanych jako nawóz, przynoszące około 60% dochodów gospodarki peruwiańskiej. Można by więc powiedzieć, że była to wojna o ptasie kupy. Walki toczyły się głównie na morzu. Peru, główny i najsilniejszy członek koalicji, w obliczu zbliżającej się wojny pośpiesznie starało się rozejrzeć za jakimikolwiek posiłkami. Wcześniej flota Peru posiadała jedynie kilka niewielkich drewnianych okrętów. Nowy okręt został zamówiony 12 sierpnia 1864 roku w brytyjskiej stoczni John Laird Sons and Company w Birkenhead, klasyfikowany początkowo jako okręt wieżowy lub wieżowy pancernik obrony wybrzeża. Ostatecznie w polskiej literaturze klasyfikowany jest jako pancernik bądź jako monitor, bowiem w języku polskim nie ma odpowiednika angielskojęzycznej nazwy Ironclad. Zachwyceni siłą swojej nowej jednostki, Peruwieńczycy nazwali ją Huascar na cześć najsłynniejszego wodza Inków i uczynili z niego swój okręt flagowy. Drugim nabytkiem była pancerna fregata Independencia, zbudowana przez braci Samuda w ich stoczni Poplar w Londynie. W momencie budowy Huascar był nowoczesną i silną jednostką. Zaprojektowany przez konstruktora Coopera Colesa, był jednym z pierwszych okrętów wyposażonych w absolutną nowość w tamtych czasach – obrotową wieżę artyleryjską, której koncepcję Coles forsował równolegle do Johna Ericssona, twórcy monitora. W odróżnieniu od oryginalnego monitora otrzymał wyższe burty, zwłaszcza w części dziobowej i w części rufowej, co dawało mu znacznie lepsze własności morskie. W porównaniu z późniejszymi i lepiej nam znanymi pancernikami nie była to wielka jednostka. Długi prawie na 67 metrów, szeroki prawie na 11, o wyporności 1900 ton. Główne uzbrojenie okrętu w postaci dwóch gwintowanych dział odprzodowych Armstronga kalibru 254 mm, 10 cali lub wagomiaru 330 funtów było umieszczone w wieży obrotowej. W celu załadowania działa były chowane do wieży. Wieża działowa obracana była ręcznie przez 16 ludzi, a czas pełnego obrotu wynosił 15 minut. Oprócz tego na pokładzie były umieszczone trzy działka mniejszego kalibru, ale i również starszego typu, czyli ładowane od przodu. Na przednim maszcie była umieszczona
kartaczownica Gatlinga, czyli taki prekursor karabinu maszynowego. Okręt był chroniony pancerzem o grubości od 64 do 140 mm. Załoga składała się z 22 oficerów i 180 członków załogi. Prędkość wynosiła 11 węzłów, maksymalnie 12,4 węzła. Huascar został odebrany przez peruwiańską załogę 12 stycznia 1866 roku. Trzy dni później Peru i Chile przystąpiły do wojny z Hiszpanią i Huascar pośpiesznie opuścił 17 stycznia Wielką Brytanię w obawie przed internowaniem. Po spotkaniu w Breście z nowo zbudowaną fregatą pancerną oba okręty wyruszyły 27 lutego przez Atlantyk. W podróż, która napotkała spore problemy. Najpierw miesięczne oczekiwanie w Breście, potem 28 lutego kolizja z fregatą Independencia, następnie odmowa zaopatrzenia przez kraje neutralne, potem miesiąc napraw w Rio de Janeiro, nie subordynacja dowódcy Independencji oraz przechwycenie i zatopienie hiszpańskiej brygantyny Manuela. Kiedy w końcu 7 czerwca Huascar i Independencja dotarły do portu w Ancun w sojuszniczym Chile, aby dołączyć do reszty połączonej floty, było już po ptakach, czyli za późno na udział w konflikcie. Jak na ironię, Huascar zbudowany po to, by walczyć z Hiszpanami, pierwszą prawdziwą walkę stoczył ze swoimi kreatorami. W 1877 roku wybrany prezydent Peru Mariano Prado stanął w obliczu zamachu stanu, na czele którego stał Nicolás de Pirola, były minister finansów, który chciał go obalić. W nocy 6 maja tego samego roku Huascar został zajęty w porcie Callao przez zwolenników de Piroli, dowodzonych przez emerytowanego kapitana marynarki wojennej Herman Astete oraz braci Barnabé i Manuel Maria Carrasco. 70 marynarzy z fregaty Apurimac zakotwiczonej obok Huascara wspierało rewolucjonistów w tej akcji w stylu komandosów. Huascar pływał wzdłuż wybrzeża, zabierając zapasy i ogólnie paraliżując handel. Wkrótce pancernik rozpoczął akcje sabotażowe przeciwko siłom rządowym. Wśród tych działań, uznanych przez administrację peruwiańską za akty piractwa, Huascar na krótko przechwycił dwa brytyjskie statki handlowe. Jednym z nich był parawiec pocztowy John Elder, drugim Santa Rosa, oba z Pacific Steam Navigation Company, którego korespondencję rewolucjoniści bezskutecznie próbowali sprawdzić. Rząd peruwiański wydał więc dekret traktujący załogę pancernika jako piratów. Rząd w Limie dostrzegł swoją szansę i poprosił o pomoc Royal Navy, brytyjską królewską marynarkę wojenną. Interesów rządu jej królewskiej mości w tym rejonie świata pilnowała eskadra złożona z dwóch okrętów HMS Shah i HMS Amethyst, dowodzona przez kontradmirała o imponującym nazwisku Algernon Frederick Rose de Horsey. Zniewaga brytyjskiej flagi i prestiżu Royal Navy była nie do zniesienia. Admirał de Horsey przystąpił więc do działań. 16 maja wysłał więc wiadomość do dowódcy Huascara z następującym ostrzeżeniem. Jeżeli powtórzy się jakikolwiek czyn podobny do popełnionego przeciwko parowcom John Elder i Santa Rosa, będę zmuszony przejąć okręt w posiadanie i zwrócić go władzom. Dodał także, że działania będą uznane za słuszny powód jego schwytania przez siły morskie jej królewskiej mości. 22 maja kapitan Huascara
Herman Astete wysłał odpowiedź do de Horseya, mówiąc mu, że siły pod moim dowództwem są świadome praw i obowiązków, które kodeks narodów i praktyka ustanawia na naszych terytoriach. Byliśmy dalecy od łamania tych praw, a tym samym informacje o incydentach, które miały miejsce z John Elder i Santa Rosa, nie są dokładne. W każdym razie, mając za sobą prawo i przedkładając ponad wszystko interes suwerenności i godności Republiki Peru, odrzucam ze spokojną, ale stanowczą determinacją, nie tylko w swoim imieniu i imieniu mojej załogi, ale także w imieniu Peru, groźbę zawartą w pańskim liście. Oświadczam, panie admirale, że jeżeli, Boże broń, dojdzie do tego, że z pana rozkazu zostanie rozpoczęta agresja, to ja spełnię swój obowiązek. Huascar stawał się coraz bardziej odizolowany, ponieważ siły rządowe kontrolowały większość portów. Mimo wszystko rebelianci przechwycili jeszcze dwa brytyjskie statki handlowe i pomimo ostrzeżeń de Horseya, z jednego z nich o nazwie Insunia, zarekwirowano 100 ton węgla. To w końcu skłoniło Brytyjczyków do bardziej zdecydowanych działań. 29 maja w południowej części Zatoki Pacocha na wybrzeżach Moquegua eskadra kontradmirała de Horsey przechwyciła w końcu Huascara. Brytyjski kontradmirał zażądał kapitulacji Huascara i wysłał porucznika George'a Rainiera z następującymi instrukcjami. Powiedz dowódcy Huascara, że przybyłem, aby przejąć okręt w imieniu królowej Wiktorii. Jeśli jego flaga nie zostanie opuszczona, będę zmuszony przejąć go siłą. Biorąc pod uwagę bezwzględną przewagę siły i szybkości szacha, powinieneś przekonać dowódcę Huascara, aby uniknął śmierci swoich oficerów i załogi, albo nawet całkowitego unicestwienia okrętu, które może nastąpić. Wielka Brytania w epoce wiktoriańskiej budowała wielkie armie i wielkie okręty, dowodzone przez oficerów, którzy mieli święte i niekwestionowane przekonanie, że brytyjskie tradycje, wierzenia i doktryny są najlepsze na świecie. I tak często działali, jak w tym przypadku, jako światowa policja. Około godziny 15, z odległości 1700 metrów, kontradmirał de Horsey, który należał do tego pokolenia wiktoriańskich oficerów, którzy narzucali siłą swoją wolę słabym przeciwnikom, rozkazał otworzyć ogień do Huascara. Z wyjątkiem ostatniej wojny burskiej, wszystkie działania wojskowe i morskie Brytyjczyków były według dzisiejszych standardów drobnymi incydentami. I całą awanturę z Peruwiańczykami można byłoby zaliczyć do tej kategorii. Był to więc mało znaczący incydent, w którym pojedynczy peruwiański pancernik lub raczej pancerniczek miał się zmierzyć z dwoma okrętami najpotężniejszej floty na świecie. To były rzeczywiście czasy wiktoriańskich małych wojenek, ale de Horsey nie wziął pod uwagę małego szczegółu. Nie znajdował się w kolonialnej Afryce czy Azji, ale w obydwu Amerykach, w obliczu nowoczesnego okrętu wojennego, który później stał się legendą. I tak utalentowany i pewny siebie, jak mógł być de Horsey, jego przeciwnik i przyszły prezydent Peru, de Pierola, to uparty i wybitny typ człowieka, który był idealnym oponentem do typowego wiktoriańskiego pyszałka. Brytyjski kontradmirał również zdawał się ignorować profesjonalizm, determinację i zdolności kapitana Herman Astete, dowódcy peruwiańskiego okrętu.
pominął też inny szczegół, jeżeli nawet jego okręty miały łączną załogę składającą się z 824 ludzi i 40 połączonych dział plus kilka torped, a Peruwiańczycy mieli tylko 4 działa i około 200 ludzi, to dowodził nieopancerzonymi drewnianymi okrętami, podczas gdy oponent był pancernikiem. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno jest stwierdzić, czy decyzja de Horsea o ataku była motywowana silnym poczuciem brytyjskiej wyższości, czy też był to po prostu akt głupoty lub błędnych kalkulacji. Huascar nie bardzo przejmował się wrażeniem brytyjskiej potęgi i dobrze sterowany przez kapitana Astete unikał nieprzyjacielskiego ognia i wykazał się godną podziwu zacznością i profesjonalizmem, która wprawiła Brytyjczyków w zakłopotanie. Pociski z Szacha i Ametysta, nawet jeśli trafiły w cel, nie mogły przebić pancerza Huascara. W rzeczywistości spowodowały one bardzo niewielkie szkody lub nie spowodowały ich wcale. Co gorsza, dowódca Huascara wykorzystał swoją wiedzę o mieliznach i wykorzystując swoje małe zanurzenie, manewrował tak, aby przedstawić nieprzyjacielowi jak najmniejszy cel. W pewnym momencie walki de Horsey nakazał zawieszenie ognia, ponieważ nie widział już flagi peruwiańskiej na szczycie masztu i pomyślał, że Huascar w końcu się poddał. Ale tak się nie stało, ponieważ jeden z pocisków Szacha po prostu ją zerwał. Peruwiańczycy natychmiast podnieśli ją z powrotem i walka trwała dalej. Brytyjski kontradmirał następnie próbował naśladować taktykę Horatio Nelsona i ruszył w kierunku Huascara tak blisko, jak to tylko możliwe, aby ostrzelać go z bliskiej odległości, myśląc, że jego ogień może być w ten sposób bardziej skuteczny. Huascar jednak nadal unikał wrogich ataków sprawnie wykonywanymi manewrami. W rzeczywistości przy kilku okazjach próbował także staranować swoich przeciwników, ale bezskutecznie. Podczas walki Szach wystrzelił 237 pocisków i ametyst 190, ale żaden z nich nie był skuteczny, ponieważ nie były to pociski przeciwpancerne typu Palliser, które w tamtym czasie były jedynymi, które mogły przebić pancerz okrętu. Akcja nie była szczególnie godna chwały dla artylerzystów Royal Navy. Huascar został trafiony tylko jednym pociskiem z 12-tonowych dział Szacha. Uderzył w pancerz statku na prawej burcie około 15 metrów od rufy, przebijając go i wybuchając w tylnej części, ale nie uszkadzając niczego poważnego. 2 112-funtowe pociski wgniotły boczny pancerz, ale nie zdołały go przebić, choć teoretycznie powinny to zrobić. Jeden z nich trafił w wieżę bezpośrednio, ale pozostał w pancerzu. Te 4 trafienia były jedynymi, które można byłoby rozpoznać jako dokonane przez ciężkie działa Szacha. Łodzie, komin, mostek i nadbudówki Huascara zostały trafione licznymi pociskami z 64-funtowych dział Szacha i Ametysta, ale mały, dzielny okręt był pod każdym względem w pełnej gotowości bojowej pod koniec walki, która trwała prawie 3 godziny. W wyniku całego starcia Peruwiańczycy stracili jednego człowieka. Był nim trębacz, sygnalista Roberto Bejar, który zginął od 9-funtowego pocisku, podczas gdy Brytyjczycy stracili kilku rannych marynarzy. Szach byłby skazany na zagładę, gdyby Huascar był w stanie skutecznie trafić ze swoich dużych dział. Sprawne manewry okazały się jednak najskuteczniejszą obroną Huascara. Jego artylerzyści strzelali bardzo wolno i sporadycznie, nie osiągając ani jednego trafienia. Według relacji kapitana Frederica Bedforda, dowódcy Szacha, Huascar oddał jedynie 6 lub 7 strzałów z 2 dział artylerii głównej.
Kilka możliwych wytłumaczeń jest brane pod uwagę. Najbardziej prawdopodobne jest takie, że na okręcie nie było przeszkolonych artylerzystów, tylko młodzi i pełni zapału, ale całkowicie zieloni rewolucjoniści. Lub też fakt, że Huascar manewrował tak szybko, jak tylko mógł i 16 marynarzy, którzy ręcznie obracali wieżę działową, po prostu nie nadążyli z ustawieniem jej w dogodnej do strzału pozycji. Tak czy owak, celność ognia dwóch głównych dział Huascara była rozpaczliwa. Sytuacja stawała się coraz bardziej kłopotliwa dla Brytyjczyków, więc de Horsey około godziny 17 podjął drastyczną decyzję. Zwracając się do swoich oficerów, powiedział: Panowie, z pewnością nie walczymy z marynarką Khedive, czyli z całkowitymi egipskimi amatorami. I tak, uznając, że nie może pokonać Perowieńskiego okrętu tradycyjną taktyką bojową, admirał postanowił zakończyć ten dramat i zatopić go za pomocą swojej nowej, tajnej broni, a mianowicie torpedy Whiteheada. W latach 60. XIX wieku urodzony w Lancashire inżynier Robert Whitehead, pracujący dla Austriaków w Fiume nad Adriatykiem, opracował napędzaną powietrzem mechaniczną rybę, urządzenie, które mogło dostarczać podwodny ładunek wybuchowy na odległość kilkuset metrów, 300 dokładnie, z prędkością około 7 węzłów. Te wczesne, tak zwane samobieżne torpedy nie były zbyt skuteczną bronią, ale brytyjska admiralicja okazała wielkie zainteresowanie i nabyła tajny mechanizm utrzymywania głębokości chroniony patentem Whiteheada, który był kluczem do ich konstrukcji. Torpedy zostały dodane do uzbrojenia istniejących okrętów, zwłaszcza Shaha. Miał to być pierwszy przypadek w historii wojen morskich, kiedy w prawdziwej walce zostanie wystrzelona torpeda Whiteheada. Funkcjonuje legenda w oddziale torpedowym Royal Navy, która mówi, że oficer artyleryjski Shaha zażądał pisemnego potwierdzenia rozkazu, ponieważ Perowieńczycy okazali się dzielnymi facetami i nie zasłużyli na tak przerażający los. Prawda czy nie, torpeda i tak została wystrzelona. Jednak większa niż 7 węzłów prędkość Huascara i doskonałe manewry pozwoliły mu uniknąć zabójczej broni. O godzinie 21 w końcowej desperackiej próbie kontradmirał de Horsey wyciągnął ostatnią kartę z rękawa. Wysłał on bowiem szalupę parową uzbrojoną w torpedę wytykową na dziobie i holowaną przez nią szalupę wiosłową, mającą na pokładzie jeszcze jedną torpedę Whiteheada. Wyglądała ona mniej więcej tak. Ładunek wybuchowy był wysunięty na długiej belce wystającej przed dziób szalupy. Miała ona wybuchnąć z chwilą uderzenia o burtę okrętu. Ten ostatni i desperacki atak mógł się teoretycznie udać, ale Pierola i Huascar zniknęli w ciemności. Pierwsza w historii bitwa Royal Navy z okrętem pancernym dobiegła końca. Bitwa pod Pakocha została uznana za upokarzającą klęskę dla Royal Navy. Spowodowało to ożywioną debatę w brytyjskim parlamencie, która prawie zakończyła się reprymendą dla kontradmirała de Horsey. Admiralicja brytyjska zatwierdziła ogólne postępowanie de Horseya, ale potępiła jego zdecydowane żądanie kapitulacji Huascara. Admiralicja potępiła również nocne ataki torpedowe na Huascara, ponieważ było to rażące naruszenie peruwiańskich wód terytorialnych, oraz ponieważ ta przerażająca metoda ataku groziła śmiercią całej załogi Huascara.
W swoim raporcie dla admiralicji opublikowanym przez The Times of London 8 sierpnia 1877 roku brytyjski oficer marynarki wojennej oświadczył, że peruwiański pancernik wykonał wspaniałą akcję morską. Potwierdził również, że peruwiański pancernik próbował kilkakrotnie staranować brytyjskie okręty, ale bez powodzenia. Bitwa pod Pakocha był to ostatni raz, gdy brytyjskie drewniane okręty, takie jak ametyst, uzbrojone w działka ładowane przez lufę, wyruszyły do walki. Po tym dniu brytyjska eskadra w Ameryce Południowej zawsze składała się z okrętów pancernych. Ostatnie słowo o ludziach i okrętach biorących udział w tej walce. Admirał de Horsey został odwołany ze stanowiska we wrześniu 1879 roku. Odszedł z Royal Navy w 1885. Nicolas de Pierola został ostatecznie dwukrotnie prezydentem Peru w czasie wojny z Chile i ponownie w 1895 roku. Za każdym razem dzięki rewolucjom. Zmarł w 1913 roku. Kapitan Astete znalazł śmierć bohatera 10 czerwca 1883 roku. Dowodząc peruwiańską artylerią w bitwie pod Hamakucho z chilijską armią. HMS Shah został wkrótce zastąpiony w brytyjskiej eskadrze Pacyfiku. Został odesłany do Londynu, gdzie w 1879 roku został zdemobilizowany w Portsmouth. Huascar stał się celebrytą dzięki temu, że był pierwszym okrętem w historii marynarki wojennej, który musiał się zmierzyć i uniknąć ataku torped Whiteheada w walce oraz był pierwszym i ostatnim pancernikiem walczącym z brytyjskimi drewnianymi okrętami. Był to jednak dopiero początek burzliwego i heroicznego życia pancernika, który osiągnął swój szczyt podczas wojny o Pacyfik, zaledwie 2 lata później. To by było na tyle w pierwszej części historii o Huascarze, okręcie na tyle egzotycznym, że mało kto w Polsce o nim słyszał. Ale tak naprawdę to ciekawe dopiero się zaczyna. Zapraszam do obejrzenia następnych części. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.